Cześć, witajcie, witajcie z tej strony Kapi Tomas w kolejnym odcinku serii Zwiedzania Map do Farminga 22 i jesteśmy po raz kolejny na mapie przedpremierowej, mogę tak to myślę śmiało nazwać. Jeżeli chodzi o mapę, mapka troszkę dziwna, jeżeli chodzi o nazwę przynajmniej, bo Lubarac Mały, nie wiem czy to będzie jakaś korekta czy nie, mapkę mi podesłał Matex. Z Mataxem już się długo znamy, bardzo dobry grafik, także jeżeli będziecie chcieli jakieś graficzki, no to myślę, że śmiało do chłopa możecie się odzywać. Jak coś Matax, napisz komentarz jakikolwiek pod filmem i ten. Ewentualnie byście się do niego zgłaszali. Albo na YouTubie po prostu. Dobra, ja wam szybko pokażę PDA, przeczytam co mi tutaj Matex napisał o mapie i zobaczymy co na tej mapie mamy. Coś o mapie, gospodarstwo trzeba zbudować samemu, jest to miejsce na gospo. Mapa posiada jeden skup do wszystkiego, mapa będzie edytowana, mapa posiada polski klimat. Mapa jest pod małe maszynki, max do 100 koni, wszystkich pól na mapie jest 24, miłego grania na mapie. No i tutaj Matex mi wysłał właśnie, ale później jeszcze coś tam poprawiał w niej. Także mówię na spokojnie i tak teraz nie mam czasu. Nie mam czasu na live, więc na spokojnie sobie mówię. Na sobotkę to zostawię. Pytaliście się dlaczego nie było w sobotę odcinka i tak dalej, czy będzie. No nie ma po prostu map do nagrywania. A tych takich, że tak powiem, jakiś typu Osina Mokrzyn, gdzieś tam co ludzie po prostu sobie wysłali to i tyle, takie złodziejskie, że tak powiem, to na razie sobie to zostawię, że nie będzie nic dalej do nagrania, co wątpię, bo chyba Bantików chyba od Pumy wyszedł, muszę jeszcze się zorientować, coś widziałem na fejsie, coś mi przeleciało, ewentualnie będzie za tydzień, ale no to sobie zobaczymy. Dzisiaj właśnie tutaj od Mateksa mamy tą mapkę, więc tutaj mamy sobie miejsce właśnie na gospodarstwo, które musimy sobie zbudować, ale mamy już haciendę, więc od czegoś sobie zaczynamy. Mamy sobie tutaj już poletko na samym początku do Gieny, więc tutaj jeszcze polskie imiona i nazwiska, jakby majster ogarnął, to byłoby super. Kontrakcik już jakiś mamy, więc coś tam sobie nam działa. Oświetlenie widzę, że również tutaj mamy jakieś. Sobie wgrane dosyć ciemno. Mamy sobie drogę jakąś, prawdopodobnie to będzie droga główna. Sporo roślinności. Mamy sporo krzaczków i tak dalej, drzew. Tutaj mamy sobie rzeczko takie. Takie kurwa cholera, i co to tak naprawdę? No, jakieś tam rybki, zawsze coś. Poletka, jeszcze raz poletka. Tutaj mamy sobie sklep, faktycznie kuźwa bardzo cienie dają te drzewa. Nie wiem czy ich, nie jest ich troszkę za dużo, szczerze mówiąc. Ale mamy sobie dość fara. Tutaj sklep, także elegancko. Bramka jest naprawdę, takie to ogrodzenie. Ta siatka taka, kurczę, naprawdę jest tutaj dosyć ciasno. Więc headerem raczej tak po prostu, nawet od bizona raczej sobie nie wyjedziemy. Generalnie zobaczmy sobie jeszcze na mapkę, bo mamy tu już sobie jakieś landy zakupione, tak? Na przykład to pole, które wymaga już sobie wapna. Ale dobra, na miedzach jak widzimy za dużo drzewek nie ma, ale takie jakie ja lubię, jakieś drzewko, jakieś tam krzaczki i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej ja tak lubię, jeżeli chodzi o miedzę. Mamy sobie tą główną drogę, która jest naprawdę taka wąziutka. No i faktycznie mapka można śmiało powiedzieć pod małe maszynki. Tutaj mamy sobie stację benzynową. Mamy zakończenie mapy. I spoko, bo te zakończenie map różnie wyglądają, szczerze mówiąc. Mamy sobie latarnię, więc pewnie oświetlenie tutaj w nocy również działa jak najbardziej. Mamy sobie przystaneczek, więc spoko. Mamy sobie jakichś sąsiadów, chałupki i tak dalej. Tutaj mamy sobie takie, jest również takie jakieś gospodarstwo, więc mamy sobie taką małą wioskę. Mówię, jakby nie było tak ciemno, że tutaj z latarką muszę chodzić, to byłoby spoko. Tutaj nie wiem czy tak miało być, czy nie, takie doły i tak dalej u sąsiadów. O, jakieś inne pranie w końcu. Także szacuneczek. I ogólnie tak to sobie, szczerze mówiąc, wygląda. Słupy, pola, tam mamy sobie jakiś skup prawdopodobnie, ale czekajcie, jak tam można do niego w ogóle dojechać? Szukam jakiejś tutaj takiej drogi, bo on jest tam. Ale jest to jakaś taka boczna droga? Czy coś kurczę zrobione? Czy nie ma? Tu chyba będzie taka dróżka. Te drzewa, te gałęzie też nie wiem czy nie będą haczyć. Może i nie. Tu mamy jeszcze pole takie schowane. Tu mamy sobie rozjazd na prawo. Aha, i tu jest chyba ten skup? Tak, tutaj jest skup, więc ładnie powinno wszystko działać. Więc spoko. W razie czego odnośnie mapki i mankamenty, to piszcie sobie w komentarzu. Ja tutaj jak będę miał czas, to sobie również pogram na tej mapie. O, zagajniczek na polo, to co również bardzo lubię. To sobie również pogram i tutaj troszkę potestuję. Na razie to mam robotę,
Bardzo nie mam czasu, szczerze mówiąc, bo teraz jeszcze w tym tygodniu to mama na drugą zmianę, ja mam pracę po południu, że tak powiem, taka druga zmiana, więc gdzieś tam ciągle się coś robi, ale w przyszłym tygodniu myślę, że już troszkę się to unormuje, rodzice od rana w pracy, także będę miał dosyć te południe, powiedzmy, wolny czas, więc na spokojnie. Tak, mapka się ludziska prezentuje, fajna taka mniejsza mapka, myślę, że już jest prawie gotowa. Także ewentualnie tutaj co chcesz, Matek, to możesz napisać. Jeszcze ewentualny plan, co ty chcesz poprawiać właśnie i tu też jakieś jeziorko i tak dalej. Ewentualnie kiedyś byś chciał to wydać. Nie jeziorko, tylko jakaś rzeka tutaj jest. Łączka i tak dalej. Więc myślę, że generalnie fajna mapka. Napiszcie, co o niej sądzicie w komentarzach. Ja wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia być może na live wieczorem. Nie wiem jeszcze. Zobaczymy, jak nie, to coś w niedzielę odpalimy. Na razie, trzymajcie się, cześć.